przez Międzywydziałowe Koło Naukowe imienia Adama Hajda. Kolejny wykład będzie 24 maja, poprowadzi je Przemek Rabka. Wykład będzie o ekonomii technologii. Natomiast dzisiejszy wykład dotyczył będzie pojęcia neoliberalizmu, będzie próbą jego konceptualizacji, a wykład będzie wygłoszony przez wiceprezesa Fundacji Wolności i Przedsiębiorczości, doktora filozofii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, pana Marcina Chmielowskiego. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za przedstawienie mnie oraz za zaproszenie mnie. To niezwykła przyjemność i mówię to bez udawania. Niezwykła przyjemność mówić w Gdańsku, bo bardzo lubię tu przyjeżdżać, a nie miałem okazji przez jakieś 3 czy 4 lata. Natomiast jest to moje ulubione miasto, jeśli chodzi o miasta niemieckie. Referat, który mam dzisiaj dla Państwa, dotyczy próby konceptualizacji tego słowa, którym jest termin neoliberalizm. Nie będę też ukrywał, i zapewne większość z Państwa to wie, że nie przyjechał do Państwa ani historyk, ani ekonomista, ani tym bardziej ekonomista, który zajmuje się historią, tylko przyjechał filozofujący politolog, bo tym w istocie jestem. Stąd też ten referat nie będzie dotyczył zbyt bardzo ekonomii, będzie raczej dotyczył tego, jak słowo neoliberalizm można rozumieć, w jaki sposób można je rozumieć na różne sposoby, co z tego ewentualnie wynika. I na koniec ja spróbuję zarysować moją próbę konceptualizacji pojęcia neoliberalizm, która, o czym doskonale wiem, w żaden sposób tematu nie będzie wyczerpywała, ale to już tak z reguły jest w rozważaniach humanistycznych, że nie tyle udzielamy odpowiedzi na pytania, co bardziej zadajemy kolejne pytania. Na tym polega zabawa. Stąd też ja będę mówił raczej o tym, czym neoliberalizm może być, jak można go postrzegać. I nie będzie tutaj jakichś twardych rozstrzygnięć, czym neoliberalizm na pewno jest, bo założę się, że jeżeli byście Państwo zaprosili kogoś innego niż mnie, kto wygłosiłby referat na taki sam tytuł, to mógłby dojść do być może trochę podobnych, ale może jednak trochę różnych rozstrzygnięć. Bo po prostu zwyczajnie samo słowo neoliberalizm jest niezwykle pojemne, o czym chyba zresztą Państwo wiecie, bo nie wiem jak to jest, ale ja neoliberałem jestem nazywany dość często, nie ukrywam tego i chyba każdy z Państwa, kto czyta różne dyskusje prasowe albo dyskusje naukowe, czy też rozważania różnych polskich i nie tylko polskich intelektualistów, być może zauważył to, że słowo neoliberalizm jest zwyczajnie bardzo, bardzo częste. Jest tak częste, że wydawać by się mogło, że właściwie neoliberał to tak jest, no, w Krakowie jest takie powiedzenie, rzuć kamieniem, to trafisz w hrabiego. Chodzi o to, że ze względu na działalność monarchii austro-węgierskiej i rozdawnictwo tytułu w pewnym momencie hrabią był tam prawie każdy. Troszeczkę tak samo chyba miałoby być z neoliberałem. Rzuć kamieniem, trafisz w neoliberała. Sądząc po tym, jak często to słowo występuje i w jak różnych konotacjach i zwyczajnie jak często. I to jest właśnie ten powód, dla którego chciałem się zająć właśnie tym tematem, dla którego chciałem go omówić. Wydaje mi się, że zwyczajnie my być może nie wiemy, o czym mówimy. Za rzadko moim zdaniem definiuje się sam termin, czy samo słowo neoliberalizm, a zbyt często się go używa w porównaniu do tego, jak często o tych neoliberałach mówimy. Proste pytanie, kim jest neoliberał, albo co to jest neoliberalizm, wywołuje albo konsternację, że jak to ten wieśniak może w ogóle nie wiedzieć, o czym my mówimy, albo wywołuje odpowiedzi bardzo różne. Bardzo, bardzo różne. Neoliberalizm jako taki jest też obwiniany w tej chwili o właściwie wszystko. Naomi Klein nawet pisze, że to jest winą neoliberalizmu, że policja jest coraz brutalniejsza w Stanach Zjednoczonych. Nie bardzo jestem w stanie uchwycić jej tok myślenia. O krytykach tego, czym neoliberalizm jest, też będę mówił. I spróbujemy się zresztą wspólnie, myślę, że w turze pytań i odpowiedzi, zastanowić nad tym, czym tak naprawdę ten neoliberalizm jest. Ale przede wszystkim mój pomysł na ten referat był właśnie taki. To była próba zastanowienia się nad tym, co to słowo może znaczyć. Jakoś nawet być może nie zdefiniowanie go, ale zastanowienie się nad tymi definicjami, które już istnieją, co one mogą znaczyć. Sam neoliberalizm zrobił ogromną karierę, samo słowo. Tu mam takie badania dwóch panów. Jeden się nazywa Taylor Boas, a drugi Jordan Gans-Mons. I one obejmują lata, tak powiedzmy, 1990 do 2004. Słowo neoliberalizm to jest tutaj, prawda? Więc zrobiło ogromną karierę. Co ciekawe, bo to są dość stare badania, są z 2005, więc nie dochodzą do czasu, jak był kryzys 2007 i tak dalej. Ale ja myślę, że być może to nawet wychodzi tu już potem ta krzywa.
terminy, które oni wybrali jako podobne do neoliberalizmu i przy użyciu którego doszli do podobnych wniosków jak ja, że zwyczajnie tego słowa jest za dużo, że ono oznacza w pewnym momencie wszystko, wybrali takie neokonserwatyzm, reformy rynkowe, konsensus waszyngtoński i monetaryzm. I te słowa są gdzieś tutaj. Więc one nie zrobiły właściwie żadnej kariery. Owszem, od mniej więcej 90-92 roku jest ich więcej, ale znowu nie aż na tyle, żeby były w jakiś sposób masowe. Myślę, że zwyczajnie chodzi o to, że neoliberalizm jest niedookreślony. Neokonserwatyzm, jesteśmy w stanie wskazać na przykład to, co o neokonserwatyzmie pisał, powiedzmy, że Kristol. Albo nawet i Fukuyama, który też jest w jakiś sposób neokonserwatystą, choć takim najbardziej filozofującym. Jesteśmy w stanie jakoś zdefiniować neokonserwatyzm. Ramy neokonserwatyzmu są tak naprawdę no, dość nieźle zarysowane. Reforma rynkowa, no, ten termin faktycznie jest dość obszerny, ale jednocześnie pokazuje jakiś kierunek, prawda? Że jeżeli coś urynkawiamy, no to zawsze to idzie w jedną stronę. Słowo neoliberalizm, które później pokażę, nie musi koniecznie akurat to oznaczać. Konsensus waszyngtoński jest, to jest bardzo dobrze zdefiniowane, monetaryzm też. Neoliberalizm niekoniecznie. I wydaje mi się, że właśnie stąd bierze się jego pewna kariera tego słowa. Aha, i teraz w ogóle o czym są te dane? Ci panowie przeanalizowali, teraz nie pamiętam, czy 146, czy 148 magazynów naukowych zajmujących się, no, tak zwanych journali, zajmujących się przede wszystkim ekonomią, ale też naukami społecznymi jako takimi. Żeby było to bardziej uczciwie, zrobili to w sposób taki no, rozrzucony geograficznie, więc niektóre z nich są ze Stanów, inne są z tego, co oni nazywają rynkami wznoszącymi się, są azjatyckie magazyny i tak dalej, więc był to jakiś taki przekrój, myślę, że dość uczciwy. I na podstawie tego wyliczyli, jak często to słowo się zaczęło pojawiać, więc o ile tutaj jeszcze się w ogóle nie pojawiało, w 90 roku, w 92 dopiero zaczęło, w 4 już się było jakoś tam widać, no to wyrzut jest tu. I później tego jest coraz więcej, później jest spadek. No ale myślę, że gdyby te badania przeprowadzić znowu według dokładnie tej samej metodologii, co byłoby do tworzenia, bo oni spisali po prostu, do których magazynów zaglądali i jak zrobili tę próbę, to myślę, że mogłoby być tutaj jeszcze więcej tego. Więc jest jakby pierwsza rzecz, popularność terminu neoliberalizm. Zwyczajnie tego słowa jest dużo. Dużo ludzi mówi do kogoś, ty neoliberale. Następna rzecz to jest kwestia neoliberalizmu i emocji. Oni to zbadali jeszcze w taki sposób, że szukali kontekstu właśnie emocjonalnego, w którym pojawia się słowo neoliberalizm. I o ile w artykułach pojawia się w sposób pozytywny, że neoliberalizm to jest coś dobrego, no to były cztery magazyny, no i 3%, prawda? Raczej niewiele. Negatywny 66, 45%, neutralny 45%, mixed, czyli wymieszany, taki i taki, jeszcze inny 8%. Oczywiście wszyscy naukowcy ślubowali, że będą poszukiwać prawdy i że na pewno nie będą swoich emocji przedkładać nad wyniki badań. No tutaj widzimy, jak to wygląda. Neoliberalizm jest przede wszystkim w tej chwili terminem, no, o ile czasami neutralnym, o tyle dość często czy zbyt często emocjonalnie nacechowanym, to właśnie w sposób negatywny. To jest coś złego. Dlatego funkcjonuje jako obelga. Czy na pewno wiemy, o czym mówimy, czyli w ogóle kto definiuje termin neoliberalizm? Oni patrząc na te artykuły, które wybrali, te magazyny, w których pojawiają się te artykuły, które wybrali do próby, sprawdzali też, czy jeżeli pojawia się słowo neoliberalizm w tytule albo w treści artykułu, to czy w ogóle ktoś to słowo definiuje? Czy na początku jest zawsze w tych takich społecznych czy humanistycznych, często, humanistycznych rzadziej, ale społecznych artykułach jest, no to przez ten termin rozumiem to, przez tamten tamto, żeby w ogóle żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy. No i problem jest taki, że właśnie nie zawsze wiemy, o czym mówimy, bo neoliberalizm był tylko czasami definiowany. Powiedzmy, że zrobili też spojrzeć na lata 90-97, zdefiniowany w 37,5% artykułów, w 62% niezdefiniowany. Czyli aha, przyjechał ten wieśniak z Kentucky, on nie wie, co to znaczy neoliberalizm, no to nie powiemy mu, prawda? Po co? Już to jest słowo oczywiste, każdy wie, co to jest neoliberalizm. Właśnie problem jest taki, że nie każdy wie i właśnie nikt nie wie. To jest słowo wytrych. W 2002 do 2004, no to tutaj jest niezdefiniowane 76%, więc właściwie nie wiemy, o czym mówimy. I nie sądzę, żeby w tych badaniach, gdybyśmy pociągnęli je dalej do czasów dzisiejszych, żeby były jakieś tutaj rewolucyjne zmiany i że faktycznie teraz wszyscy definiują słowo neoliberalizm. Na potrzeby zresztą tego naszego dzisiejszego spotkania oraz artykułu, który napisałem też na ten temat, poszukałem polskich prób definiowania słowa neoliberalizm. No i
jest to rzadsze niż częstsze, szczerze mówiąc. Zdarza się, ale nie do końca. Zresztą przytoczę niektóre z polskich definicji słowa neoliberalizm, niektóre są niezłe. I teraz, co według tych panów, którzy zajmowali się badaniem częstotliwości występowania słowa neoliberalizm, może ono znaczyć? Oni wskazali cztery takie główne kierunki, w których może iść słowo neoliberalizm, więc popatrzmy, jakie już nam się problemy nawarstwiają. Pierwsze jest takie, że mamy słowo, które zrobiło gigantyczną karierę w periodykach naukowych. Po drugie, tego słowa mało kto definiuje, co gorsza, z czasem jest coraz mniej definicji tego słowa, a coraz bardziej uznaje się, że wszyscy wiemy, o co chodzi. Po trzecie, jest emocjonalnie nacechowane. A po czwarte, może występować w czterech głównych kontekstach. No to jak sobie to wszystko złożymy do kupy, to wychodzi na to, że na tej sali jest prawdopodobnie tyle definicji neoliberalizmu, co państwa. Plus mnie, bo ja też mam swoją. Co powoduje, że właściwie mamy problem komunikacyjny i nie wiemy tak do końca, o czym rozmawiamy. Zbyt często, stąd powstają różne dziwne potem nieporozumienia i słowo neoliberalizm funkcjonuje jako wytrych, ewentualnie jako obelga, a nie powinno, bo można mu nadać jakieś znaczenie i jak zresztą później pokażę, ono kiedyś miało jakieś znaczenie i można je przywrócić. Tak czy owak, neoliberalizm może odnosić się do pewnego zestawu reform, czyli mówimy o neoliberalnych reformach. To jest znaczenie takie mocno technokratyczne. Nie wskazujemy tutaj na jakąś główną teorię ekonomiczną, czy jakiś zbiór teorii ekonomicznych, które mówią, że ponieważ posługujemy się taką, a nie inną antropologią i widzimy człowieka jako istotę taką, taką, a taką, stąd też rynek widzimy tak, tak, a tak i dlatego proponujemy takie, a nie inne reformy. To tutaj w tym pierwszym znaczeniu tego nie ma. Tutaj są tylko te reformy, jest takie rozumienie technokratyczne. Drugi model może oznaczać, że neoliberalizm to jest pewien kompleksowy model rozwoju. I to on już jest właśnie rozumiany w ten sposób, jaki teraz powiedziałem, czyli pewien zestaw teorii ekonomicznych, które wiążą w całość reformy mające na celu podniesienie stopy życiowej ludności. Często rozumie się jako pewną wiązkę teorii ekonomicznych, niekoniecznie jedną. Zresztą o tym, jakie teorie ekonomiczne ewentualnie podchodzą pod zakres słowa neoliberalizm, to będę o tym jeszcze mówił. Trzecie znaczenie jest takie, to może być pewna ideologia, czyli rozumienie raczej politologiczno-filozoficzne. W tym znaczeniu byłoby to temu, co na przykład mówił, czy uważał Ronald Reagan, ewentualnie mówiła, czy uważała Margaret Thatcher. Dwa takie najbardziej sztandarowe przykłady polityków, którzy faktycznie mogą być identyfikowani z neoliberalizmem. Oczywiście, jak już go sobie zdefiniujemy, bo tak, to właściwie każdy może być identyfikowany z tym słowem. No i ostatnie określenie to jest takie dla mnie trochę nieoczywiste, ale ci panowie pisali, że neoliberalizm może być określeniem czysto akademickim na pewien paradygmat, czyli próbę nazwania przez teoretyków, którzy nie zajmują się praktyką, jakiejś formy praktyki. Nie wiem, czy jest sens wyodrębniać tego jako czwarty, oni tak zrobili, no ale ja dla porządku przytaczam, żeby nie było. Więc to są takie cztery główne rozumienia. One oczywiście częściowo mogą na siebie nachodzić, ale niekoniecznie muszą. W polskim, tak mnie się przynajmniej wydaje, że w Polsce bardzo często rozumiemy neoliberalizm albo na ten pierwszy, albo na ten trzeci sposób. Czyli albo jako pewną formę ideologii i to się by bardzo mocno wiązało z reformami rynkowymi Balcerowicza przede wszystkim. Albo właśnie wyodrębnienie samych tych reform, nie tylko tego momentu przejścia z gospodarki centralnie planowanej, skrajnie niewydolnej do gospodarki z grubsza wolnorynkowej, a na pewno kapitalistycznej. I to byłoby to faktycznie trzecie rozumienie. Albo ewentualnie do samych reform, prawda? Reformy Balcerowicza, neoliberalne reformy Balcerowicza. To się nawet rymuje, prawda? Znaczy w przenośni. Więc wydaje mi się, że w Polsce są przede wszystkim te znaczenia 1-3. Natomiast panowie, którzy zajmowali się badaniami ilościowymi występowania słowa neoliberalizm wyróżnia aż 4. Co oczywiście powoduje dodatkową konfuzję, bo zwyczajnie dokłada to nam jeszcze jedno sito tego, jak ten strumień może po prostu się słowa neoliberalizm przelewać. Neoliberalizm krytycznie. Oczywiście samo słowo, które można rozumieć w bardzo różny sposób, jest bardzo często rozumiane w sposób negatywny, jak już zresztą pokazywałem. Mniej więcej połowa użyć słowa neoliberalizm była w kontekście czy w konotacji negatywnej. Bardzo często, zresztą ja absolutnie nie chcę tutaj nikomu z podanych osób zarzucać złej woli,
ale być może oni nie lubią tego, czego wolnorynkowcy też nie lubią, na przykład, tylko że po prostu uderzając no nie tyle skalpelem, co raczej chłodnicą, dostają wszyscy w okolicy od nich. No i tak Jürgen Habermas, zresztą jestem zawsze ciekaw, co Habermas myśli, jak czyta książki Hoppego. Czy jest dumny? A czyta? Myślę, że czyta. Habermas, neoliberalizm to ekonomiczna kolonizacja żyjącego świata. Super, to mówi wszystko. Noam Chomsky, neoliberalne tezy i wprowadzone w życie niszczą edukację i służbę zdrowia, zwiększają nierówności i zmniejszają udział pracowników w dochodach. Antony Giddens twierdzi, że neoliberalizm to fundamentalizm rynkowy. Joseph Stiglitz, neoliberalizm to religia, więc te dwa, znaczy to są tylko i wyłącznie przykłady. Celowo wybrałem dość skrajne i celowo wybrałem ludzi, których państwo, no myślę, że to są osoby powszechnie znane u ludzi, którzy w jakiś sposób interesują się tym, co się dzieje w naukach społecznych albo w filozofii politycznej. Więc to są tak zwani top intellectuals, jakby to powiedział Hayek. No i oni mają akurat takie podejście, jakie mają. No, w ten sposób używałem tego znaczenia, więc potem nic dziwnego, że ci intelektualiści drugiego szeregu, czytając tych intelektualistów pierwszego szeregu, no nabywają takich przekonań, jakich nabywają. Większy problem jest właśnie z definiowaniem neoliberalizmu u nich. Bo nawet jeżeli oni to robią, to niekoniecznie ten, kto po nich powtarza, już jakby doczytał, jak to wygląda. No i moim zdaniem to też jest pewna kontrowersja, bo zwyczajnie neoliberalizm rozdyma się nam jako termin. Zaczyna nabywać nawet konotacji metafizycznej, że neoliberalizm to religia. Fundamentalizm rynkowy, no fundamentalizm czy religia to nie są słowa, które powinny przynależeć do porządku nauk ekonomicznych czy filozofii politycznej. No i oczywiście jest obwiniane wszystko, co najgorsze. No to już mówiłem na przykładzie pani Klein. No, ekonomiczna kolonizacja żyjącego świata. Nie wiem, co to może znaczyć. Neoliberalizm krytycznie, to jest jeszcze taki, znalazłem bardzo ciekawy artykuł Marka Jastrzębskiego. Szczerze mówiąc, nie czytałem żadnych innych prac tego autora. On natomiast pisze, że owszem, faktycznie, neoliberalizm można obwiniać przede wszystkim o to, że urynkawia relacje międzyludzkie. I to jest jakaś próba krytycznego spojrzenia na neoliberalizm, ale przy użyciu no, jakiegoś takiego aparatu, który jestem w stanie państwu opowiedzieć. I on mówi tak, no, możemy często wyróżnić trzy szkoły ekonomiczne, które utożsamiamy z neoliberalizmem. Na pierwszą wskazuje szkołę freiburską, na drugą szkołę austriacką, na trzecią szkołę z Chicago, czyli chicagowską. Tylko, że on twierdzi, że tylko jedna z nich faktycznie dała jakieś powody czy jakieś podwaliny do tego, żeby być krytykowana już w wersji tej neoliberalnej, czyli szkoła, tutaj już będę spoilerował, z Chicago jest fundamentem pod ideologię, którą jest neoliberalizm. Tak mniej więcej wygląda tok myślenia tego pana. Odrzuca on oskarżanie szkoły freiburskiej i szkoły austriackiej o bycie zarzewiem czy początkiem neoliberalizmu w różny sposób. Jeśli chodzi o szkołę freiburską, prawda jest taka, że moim zdaniem utożsamianie tej twórczości czy tych autorów z neoliberalizmem, który właśnie rozumiemy w ten sposób, bo to musimy też jasno powiedzieć, jak akurat w tym momencie ja to słowo przedstawiam. Tak jak rozumie to ten autor, czyli jako urynkowienie relacji międzyludzkich. No to właśnie szkoła freiburska była próbą umknięcia takiemu rozwiązaniu. Zresztą sama ta szkoła jest tak naprawdę liberalna, tylko w warstwie tego, co proponuje w rozwiązaniach rynkowych. Nie jest liberalna ani antropologicznie, ani filozoficznie. To jest szkoła w ekonomii dla konserwatystów, którzy lubią wolny rynek. Tak w największym skrócie. Co ma plusy i minusy. Ja na przykład nie jestem konserwatystą, więc ta szkoła mnie średnio pociąga. Ale znam wielu konserwatystów, którzy faktycznie są wolnorynkowi i taka szkoła jest dla nich dobra. Powiedzmy, odpowiada im. Nie można więc szkoły freiburskiej oskarżać o to, że ona urynkawia relacje międzyludzkie, bo ona właśnie jest tym, co ma chronić przed właśnie takim wyjściem, które no, faktycznie jest czymś złym. Szkoła austriacka, tutaj autor bardzo ciekawie argumentuje, on twierdzi, że Austriacy nigdy nie mieli właściwie nic poważnego do powiedzenia, więc nie ma sensu ich oskarżać o cokolwiek, bo oni nigdy nie byli przy stole, gdzie podejmuje się jakieś decyzje. Pewne elementy rozważań Austriaków, przeważnie zresztą Hayeka, którego spokojnie można też do szkoły freiburskiej włączyć, weszły w życie właśnie dzięki Margaret Thatcher przede wszystkim, ale to były pewne elementy. Nigdzie nie został przeprowadzony radykalny plan prywatyzacji wszystkich dóbr i usług.
I chyba prędko nie będzie, obawiam się. Więc nie ma co oskarżać Austriaków o bycie zarzewiem do jakiejś ideologii, która rzekomo ma panować nad światem, bo ci ludzie sobie piszą książki, które potem czytają inni Austriacy. Z reguły tak to już jest. Zostaje więc tylko szkoła w Chicago. I tego autor tutaj nie pisze, ale mnie się wydaje, że problemem może być, i tu się podeprę się Bartyzelem, problemem może być to w szkole chicagowskiej, że tam jest zwyczajnie najsłabsza warstwa filozoficzna. To jest taka właśnie typowa szkoła ekonomiczna, która nie rości sobie jakichś szczególnych pretensji ani do antropologii, ani do filozofii, ani do nawet nauk nauk politycznych. No po prostu jest taka, jaka jest i tyle. I być może to faktycznie, jeżeli byśmy patrzyli na neoliberalizm przez tą definicję, jaką widzi autor tych słów, Marek Jastrzębski, jako pewną ideologię urynkowiającą relacje międzyludzkie, to po prostu zwyczajnie zostaje nam szkoła z Chicago, bo oni tam nie dają jakichś jasnych rozstrzygnięć, jeśli chodzi o akurat te kwestie. I w tym rozumieniu faktycznie jest to dość ciekawe. I to już jest jakaś krytyka, która coś nam mówi, bo próbuje uporządkować te terminy. Autor wybiera trzy szkoły, wskazuje na to, która z nich potencjalnie może być odpowiedzialna, no i możemy sobie dopowiedzieć dlaczego. A dlaczego dwie pozostałe nie? To już jest coś. Tutaj już wspomniany profesor Jacek Bartyzel, jego definiowanie neoliberalizmu. Nie sądzę, aby była potrzeba, abym całą tą planszę czy tablicę Państwu czytał. Kto chce przeczytać, ten przeczyta. Natomiast Bartyzel zasadniczo dodaje jeszcze jedną bardzo istotną rzecz, że on neoliberalizm widzi właśnie, no niejako dwojako. Szkoła austriacką włącza w obręb neoliberalizmu, czego ja osobiście bym nie robił, no i właśnie szkołę z Chicago. Czyli dla niego neoliberalizm ma dwie takie główne nogi, z czego jedna coś kiedyś znaczyła, czy znaczy, a Austriacy już jakby mniej, ponieważ zwyczajnie są, no ich rozwiązania są mniej atrakcyjne dla potencjalnych decydentów politycznych, z oczywistych względów, zresztą to wiadomo czemu. Nikt nie będzie wprowadzał rozwiązań, które właściwie podcina gałąź, na których on siedzi. Po co? Jaki to miałoby mieć sens? I to jest jakby pierwsza taka próba zdefiniowania, jest Grzegorz Kołodko. Wybitny polski ekonomista. Prawda jest taka, że jeden z bardzo niewielu ekonomistów polskich, którzy w ogóle na świecie są znani. Nie licząc Kołodki, to może bym jeszcze doliczył Hausnera i Balcerowicza. Nie wiem, czy ktoś jeszcze byłby w jakiś sposób szerzej znany na świecie i Kołodko zresztą, choć oczywiście w takim przekazie internetowo-facebookowym jest odsądzany od czci i wiary, wcale nie jest jakimś komuchem czy komunistą, to jest typowy socjaldemokrata. Kołodko jak najbardziej podkreśla istotność własności prywatnej i podkreśla to, że prawo musi być stabilne, że wolny rynek musi istnieć, że kapitalizm wolnorynkowy jest dobrym systemem. Tylko on mówi, no dobrze, ale pojawiają się pewne problemy, które tylko państwo może rozwiązać, no i tutaj już oczywiście wchodzimy w protokół niezgodności pomiędzy nami. No a Kołodko natomiast definiuje neoliberalizm niejako trojako. Pisze o nałożeniu się na siebie specyficznych wartości instytucji i polityki, no i wartości, jego zdaniem neoliberalne wartości, przeceniają indywidualizm, niepotrzebnie hołpią chciwość, wynosząc tę przywarę do rangi cnoty napędzającej gospodarką, no to trochę jak obiektywizm, a także lekceważą społeczne aspekty gospodarowania i nie postrzegają człowieka jako centrum procesu reprodukcji. To jest cytat. W sferze wartości neoliberalizm prowadzi do ufinansowienia bez mała wszystkiego, gdzie zgodnie z tą doktryną można handlować i warto wszystkim, co może przynosić zyski, także oczekiwaniami. Gdybym miał skrytykować ten fragment definicji profesora Kołodki, powiedziałbym o tym, że zwyczajnie jestem w stanie wskazać dużo różnych myśli, prądów intelektualnych, doktryn, szkół, które mają dokładnie takie podejście, które niekoniecznie muszą być akurat neoliberalne. Co to miałoby znaczyć, że w sferze wartości neoliberalizm prowadzi do ufinansowania bez mała wszystkiego, gdy zgodnie z tą doktryną można handlować i warto wszystkim? Oczywiście, że warto handlować wszystkim. Ludzie wynajdowali różne produkty, którymi można handlować na przestrzeni dziejów. Mało tego, dzisiaj są takie produkty, którymi nie można handlować, jeszcze 100 lat temu można było. No bo one już z tego rynku białego wpadły w rynek czarny. Kto ma wiedzieć, ten wie. Kołodko ciąg dalszy. Oddziaływanie instytucjonalne to jest uczynienie przy użyciu medialnych manipulacji przy pomocy części przedstawiciela świata nauk społecznych, państwa jego regulacji swoistym wrogiem publicznym numer jeden. Problem z tym fragmentem jest taki, że on zwyczajnie podpada pod jakąś spiskową teorię dziejów. Ja wiem, że to było w
wersji takiej, powiedzmy, felietonowej napisane, ale z drugiej strony profesor uniwersytecki, ekonomista znany na świecie, powinien brać odpowiedzialność za słowo i nie robić chemtrailsu, bo takie rzeczy zwyczajnie się nie opłacają. No i oczywiście neoliberalizm w polityce w celu poprawy sytuacji materialnej wąskich elit kosztem większości społeczeństwa posługuje się nośnymi ideami liberalizmu. I z kim trzeba się opowiadać? No to przepraszam, tak działa każde państwo, po prostu. Że zawsze, przynajmniej moim zdaniem, zawsze będzie tak, że wąska elita władzy będzie opowiadać różne bajki szerszym masom po to, żeby po prostu mieć nad nimi władzę. Zawsze tak było i będzie. Znaczy mam nadzieję, że nie zawsze tak będzie, ale zawsze tak było. No, a teraz, i to były dwie przykładowe, bo tych definicji jest więcej. Możecie państwo na przykład sięgnąć do prac profesora Rzeżyńskiego. Jest cała książka, która jest zbiorem wydanym pod redakcją profesora Kołodki, gdzie o neoliberalizmie jednak trochę się pisze. Możecie państwo zobaczyć, jak on tam jest zdefiniowany. Leokadia Oręziak napisała taki, znaczy przepraszam, nie napisała, udzieliła bardzo długiego wywiadu, w którym też definiuje słowo neoliberalizm. To jest wywiad na racjonalista.pl, więc już mniej więcej wiemy, co tam możemy znaleźć. I takich definicji jest kilka. One są różne. Ja miałem jeden problem, jak szukałem po polsku różnych definicji neoliberalizmu. Być może szukałem źle, ale po prostu nie znalazłem żadnej, która miałaby jakąś pozytywną konotację albo choćby neutralną. Zawsze, kiedy znajdowałem taką definicję, czy próbę zdefiniowania terminu neoliberalizm, no to było to mniej więcej w takich klimatach jak u profesora Kołodki. Ale być może tutaj od razu się przyznaję, może kwerenda była źle zrobiona, może za mało szukałem, może źle szukałem. Może państwo znajdziecie jakieś inne definicje po polsku, które byłyby bardziej takie choćby neutralne. Natomiast historycznie słowo neoliberalizm pojawiło się po raz pierwszy w 1938 roku podczas kolokwium Waltera Lippmanna w Paryżu i użył go Aleksander Rustow. I jego zdaniem, czy w ogóle zdaniem tych ludzi, którzy byli na tym kolokwium, liberalizm ich czasów, czyli świata Anno Domini 1938, nie tylko stracił na znaczeniu, bo to wszyscy wiemy z historii, ale też się przewartościowo, to znaczy, że przestał znaczyć to, co znaczył kiedyś. I faktycznie, liberalizm był wtedy w bardzo, bardzo dużym kryzysie. To był autentyczny kryzys liberalizmu, ale też kryzys demokracji, czy w ogóle instytucji takich liberalno-demokratycznych. O tym akurat pisze Huntington, jak opisuje falę demokratyzacji i odwrot od demokratyzacji. Ja tutaj nie będę wchodził w buty, dla mnie za duże. Więc opowiem tylko o tym mniejszym wycinku. W Stanach Zjednoczonych samo słowo liberalizm zaczęło mniej więcej znaczyć po reformach Franklina Delano Roosevelta mniej więcej to, co znaczy no, tam dla większości ludzi dziś. Czyli to, że ktoś jest liberałem, to tak na nasze mniej więcej socjaldemokrata, z grubsza. W Europie natomiast, w naszej części Europy to był duży odwrót od liberalizmu i także ograniczanie wolności gospodarczej. Przy okazji też odwrót od wartości jakoś tam demokratycznych. Ja wiem, że demokracja i liberalizm to są zjawiska rozłączne, które pojawiły się niezależnie od siebie w historii i to dopiero w czasach współczesnych mamy ich pewne połączenie. Myślę jednak, że przynajmniej czasami można wskazać jakieś pozytywy ze współistnienia demokracji i liberalizmu. Czasami. Bo czasami będzie tak, jak Hoppe pisze, że jest zawsze. Więc to też moim zdaniem bywa zwyczajnie różnie. Natomiast ci panowie stwierdzili, że coś z tym trzeba zrobić i że terminowi liberalizm trzeba przywrócić jego no, dawną świetność, czyli że on ma znaczyć to, że każdy jest kowalem swojego losu, że człowiek jest przede wszystkim racjonalną jednostką, która odpowiada za siebie i współpracuje na zasadach dobrowolnościowych, a państwo ma no, działać tam, gdzie faktycznie jednostka już nie jest w stanie zadziałać, czyli na przykład chronić przed wrogiem zewnętrznym albo zapewniać dyplomację i tak dalej. No to wobec tego ukuto ten termin neoliberalizm, który no przynajmniej przed wojną nie zrobił kariery, no bo był 38 rok. Potem, no w rok później już ludzie tak średnio mieli głowę do myślenia o takich rzeczach, jak zdefiniować słowo liberalizm na nowo, bo były inne ważniejsze problemy, wiemy jakie. Więc ta dyskusja była troszeczkę zawieszona na czas wojny. Pierwszy zjazd Montpellier Society, no tutaj profesor Bartyzel podaje, że był to jego zdaniem taki też bardzo ważny punkt dla tego jakby wykuwania się terminu neoliberalizm, bo ta dyskusja, która była zawieszona na czas wojny o tym, co się dzieje z liberalizmem i jak możemy go naprawić czy poprawić, ona odżyła po wojnie, już właśnie w 1947 roku. Zresztą to stowarzyszenie było powołane tak na dobrą sprawę dzięki wysiłkowi woli Fryderyka Augusta von Hayeka,
uczestniczyli w nim różni, myśli, którą wszyscy znamy. I to są dwa takie wydarzenia, które jakoś historycznie mogą pokazywać początek słowa neoliberalizm. To, co jest dla mnie ważne w tym i do czego później wrócę, to jest pomysł tych panów do tego, żeby wrócić do korzeni. Czyli widzimy, jak to słowo ewoluowało i teraz mówimy stop i próbujemy jak gdyby zawrócić to, że chcemy z powrotem wrócić do tej samej rzeki, tak na dobrą sprawę. Do tego jeszcze będę wracał później. I teraz, czy właśnie neoliberalizm jest nazwą zamienną dla ordoliberalizmu? O tym mówiłem już troszeczkę wcześniej. I moim zdaniem oczywiście nie jest, z tych przyczyn, które wymieniłem. Chodzi o to, że ordoliberalizm jako taki jest bardzo łatwo zdefiniowalny. Możemy wskazać myślicieli na pewno ordoliberalnych, możemy pokazać, jakie są główne założenia, główne tezy ordoliberalizmu i kiedy ordoliberalizm był silny i miał znaczenie. O dziwo, było to bardzo krótko. Ordoliberalizm w Niemczech został zmieciony przez rewolucję w kulturze w latach 60. Stąd też uwielbiam wszelkie dyskusje z ordoliberałami w internecie, którzy mówią, że libertarianizm jest nietrwały. A ordoliberalizm jest trwały, tak? Trwał dekady, no może trochę więcej, powiedzmy, że dwie. I został wprowadzony na bagnetach wojsk okupacyjnych, tak na dobrą sprawę. Tylko że Niemcy mieli trochę więcej szczęścia do okupantów, przynajmniej ci zachodni. Bo ci wschodni mieli takie szczęście jak my. I my mieliśmy wprowadzony taki system, który mieliśmy. Oni inny. Więc nie, bo czasami jest takie utożsamianie. Ordoliberalizm równa się neoliberalizm, ale ono jest moim zdaniem błędne. Historycznie natomiast faktycznie występowało i uwaga, w Ameryce Południowej. Zwyczajnie ludzie, nie wiem dlaczego, ale akurat w Argentynie, stwierdzili, że bardzo imponuje im niemiecki cud gospodarczy. I na te reformy, które oni chcieliby wprowadzić u siebie, mówili neoliberalizm, czy neoliberalizm, bo nie znam hiszpańskiego. Więc w jakiś sposób używali tej nazwy, ale było to użycie takie zupełnie regionalne, które później z czasem, o dziwo, zaczęło w Ameryce Południowej pączkować i konkretnie w Chile. Tylko że właśnie to, ile w latach 60. niektórzy argentyńscy ekonomiści, ci bardziej wolnorynkowi, fascynowali się tym, co się dzieje w Niemczech, jak to wygląda. I faktycznie w badaniach historycznych, które prowadzili panowie, o których mówiłem wcześniej, jeden z nich się po prostu zajmuje Ameryką Południową, dlatego to znalazł. Jest tak, że neoliberalizm równa się niemieckie reformy związane z cudem gospodarczym, z żelazną marką i tak dalej. O tyle w latach 70. to słowo też zaczyna się tam pojawiać. Chociaż jak wiemy, reformy w Chile były zrobione przez ludzi wyszkolonych przez szkołę w Chicago, prawda? Chicago Boys. Nie samego Friedmana, bo sam Friedman ze względu na wątpliwie demokratyczny charakter władzy dyktatorskiej generała Pinocheta, jak gdyby średnio chciał być z tym wszystkim utożsamiany. Mało tego, odmówił przyjęcia doktoratu honoris causa i z samym Pinochetem w życiu rozmawiał raz przez 45 minut, potem zamienili się listami. To było wszystko. To jest cały wpływ, cały udział Miltona Friedmana na gospodarkę w Chile. On miał wpływ na ludzi, którzy tę gospodarkę próbowali zmieniać i jednak doszli do pewnych, moim zdaniem, raczej pozytywnych działań. Inna rzecz jest taka, że trudno mówić o jakimś wielkim cudzie gospodarczym. Po prostu to państwo nie spadło do poziomu Wenezueli, który widzimy teraz, i nie spadło do poziomu Kuby, który widzimy teraz. Udało im się nie wpaść do przepaści, ale czy to już jest sukces? Jak popatrzymy na to, jak tam wyglądał wzrost gospodarczy, po prostu państwo nie zbankrutowało, no i tyle. Ale to nie znaczy, że od razu się super wszystkim poprawiło. Mało tego, były mocne kryzysy po drodze, z dwóch powodów. Po pierwsze, sztywne związanie, czyli związanie ich waluty z dolarem, przez co jakby wchodzili w kryzysy asymetryczne, a po drugie, w momencie, w którym Margaret Thatcher, bądź co, bądź pomagając demokracji w Argentynie, wygrała wojnę o Falklandy i zlikwidowała tamtejszy reżim wojskowy, to Chile odpadł jeden z głównych odbiorców broni. A Chile wtedy bardzo intensywnie handlowało bronią, więc zaczął się jakiś taki większy deficyt budżetowy i to były pewne problemy i kontrowersje. No ale to są te dwa rozumienia słowa neoliberalizm, jeśli chodzi o to, jak one jest postrzegane po II wojnie światowej.
nie licząc tej sytuacji z Montpelierem Society, czyli próba powrotu, przemyślenia liberalizmu na nowo, to ma związek z Ameryką Południową, kontynentem, o którym w Polsce się mało wie, mało kogo to interesuje, nic dziwnego, bo zwyczajnie to jest daleko, to nie jest obszar jakiś bardzo atrakcyjny geopolitycznie, są atrakcyjniejsze, szczególnie jak się jest w drzwiach pomiędzy Heartlandem a Ringlandem, to jest o czym myśleć i niekoniecznie musimy myśleć o dalekich krajach. Oni natomiast właśnie widzieli to na dwa razy, czyli w latach 60. w Argentynie, fascynacja Niemcami, niemieckim cudem gospodarczym i takie dość autorskie używania terminu neoliberalizm. Drugi raz reformy za czasów Pinocheta, Chicago Boys i inne tak naprawdę rozumienie słowa neoliberalizm, choć znowu używamy tego samego słowa. Bo tutaj próbujemy, chcielibyśmy mieć tak jak w Niemczech, a tutaj mamy tak jak wymyślili to ludzie, którzy się uczyli w Chicago. Więc to są dwa rozumienia. Ja myślę, że tutaj dochodzi do punktu przegięcia w latach 70., bo o ile wcześniej ten termin był albo właśnie tak pozytywnie konotowany, albo neutralnie, o tyle od lat 70. już jest, zaczyna być utożsamiany z dyktaturą wojskową, która wychowanym intelektualistom, wychowanym na rewolucji lat 60., no oczywiście średnio się mogła podobać i mieli swoje powody, więc to jest jakby zrozumiałe. Wydaje mi się, że to jest ten moment, w którym dochodzi do przewartościowania. Słowa, które wcześniej było albo pozytywnie rozumiane, albo neutralnie rozumiane. I teraz mój pomysł na próbę konceptualizacji pojęcia neoliberalizm. I to już będzie niemalże ostatni slajd. Jeżeli ja miałbym mówić o neoliberalizmie, to widziałbym go przede wszystkim jako synonim do kapitalizmu państwowego. Ale nie do kapitalizmu państwowego, tak jak go rozumieją marksiści, czyli takiej sytuacji, w której to państwo spełnia funkcję kapitalisty, czyli no, posiada kapitał, za który funduje różne rzeczy, tam próbuje inwestować bez cen i tak dalej, ale jakoś próbuje to robić, tylko widziałbym go raczej jako kapitalizm będący silnym sojuszem dużego państwa z korporacjami, czy dużymi firmami, specjalnie uprzywilejowanymi, które posiadają takie prawa, których nie mają inne formy działalności gospodarczej. Reforma mająca na celu zniesienie, czy zmniejszenie władzy państwowej, która odbyła się tak mniej więcej właśnie za Reagana w Stanach, myślę, że w intencji miała redystrybucję wolności od państwa do jednostki. I był to też pewien pomysł powrotu za rzekę, tak na dobrą sprawę. Czyli wrócenia z tym rozumieniem liberalizmu, które do tego rozumienia liberalizmu, które było kiedyś. Problem jest natomiast taki, że zupełnie było inne otoczenie instytucjonalne za czasów Johna Locke'a, za czasów ojców założycieli, a inne jest otoczenie instytucjonalne w latach 70. czy 80. XX wieku. I moim zdaniem to powoduje ten problem, że zwyczajnie ta rewolucja, czy ta kontrrewolucja dla wolności nie mogła się do końca udać. Jest takim projektem no, niedomkniętym, czy wręcz wynaturzonym. Dystrybucja władzy odbyła się w ten sposób, czy przepraszam, wolności, że ona spadła na te ciała pośrednicząc na duże firmy. To się zresztą zbiegło w rewolucji w zarządzaniu, czyli rewolucji menadżerów. Właściciele firm coraz rzadziej nimi zarządzali, a coraz więcej zarządzali nimi wyspecjalizowani najemnicy, tak na dobrą sprawę, którzy pracowali na kontrakty. Mniej im zależało na firmie w długim okresie czasu, bo oni mają kontrakt na 10 lat, więc go nie interesuje, co się stanie z firmą za 20 lat. To nie jego sprawa. Firma, jeżeli jest rodzina, to faktycznie wszyscy kombinują, czy o ile są racjonalnie, ekonomicznie, albo przynajmniej próbują, tak żeby ona się bogaciła w długim okresie czasu. No tutaj ryzyko i problem był taki, że te jakby dwa zjawiska się zbiegły. Czyli, że mieliśmy państwo, które chce oddać część władzy, jednocześnie firmy, które tak na dobrą sprawę, one na tym skorzystały, te większe. Czy obywatele się w jakiś sposób czymś się poprawią? No pewnie tak, też. Ale nie sądzę, aby to było do końca udane. Więc dla mnie to by był neoliberalizm, czyli sojusz dużego państwa i dużego biznesu. Czyli sojusz dwóch elit. Elity finansowej, czy gospodarczo-finansowej, ekonomicznej i elity politycznej. To oczywiście idzie totalnie w poprzek tego, jak bardzo często na lewicy myśli się o szeroko rozumianej lewicy, myśli się o tym, jak jest w ogóle wygląda walka klas, czy jakieś tego typu starcia.
czy jakieś, powiedzmy, w teoriach konfliktu, jak się na to patrzy. No bo tutaj mamy zwyczajnie ludzi, którzy w jakiś sposób będą uzależnieni albo od pracy w dużym biznesie, albo od tego, co im państwo da. No i mamy tych, którzy to utrzymują. Niekoniecznie dla własnego zysku. Więc tak ja bym to widział. Czyli neoliberalizm jako pewien kapitalizm państwowy. Sojusz nadal silnego państwa, bo ono miało się zmniejszyć i korporacji. A moim zdaniem to się zwyczajnie nie mogło udać, bo po prostu te Stany Zjednoczone już były czymś innym. Ta próba była podjęta w sytuacji mocno niesprzyjającej, jeśli chodzi o politykę międzynarodową, no bo była zimna wojna. Już nie można było zlikwidować czy zmniejszyć tego kompleksu militarno-przemysłowego z oczywistych względów. No chyba, że Murray Rothbard miał inne pomysły, ale Murraya Rothbarda nikt wtedy nie słuchał. To wyglądało tak, jak wyglądało. I wydaje mi się, że ja bym tak widział neoliberalizm, jako sojusz elit, który niekoniecznie służy zwykłym ludziom, ale to, na co ja bym zwracał też uwagę, to jest niszcząca rola państwa w tym wszystkim. Z reguły, jak mówimy o neoliberalizmie i o problemach z neoliberalizmem, no to chodzi o to, że aha, no tak, bo rynek zawiódł, kapitalizm to wyzysk, kapitalizm to przemoc, przemoc to żyć na miesiąc za 1000 zł, to w Krakowie był taki napis na murze. No i tutaj oczywiście winny jest rynek, prawda? Tak jak w tych definicjach polskich badaczy, którzy się tym zajmują. Nikt jakoś nie wskazuje na to, że winne jest państwo. A ja myślę, że właśnie najbardziej winien to jest ten sojusz. I to, że się po prostu elity są w stanie dogadać i tyle. To jest oczywiście tylko jakaś próba zarysowania tego. Tak jak mówiłem, nie jest to ostateczne rozstrzygnięcie. Jeżeli jesteście państwo krytyczni co do tego podejścia, to świetnie. Przynajmniej będziemy mieli o czym porozmawiać, które pytania odpowiedzi. I dwie uwagi mam jeszcze na koniec. Po pierwsze, ja już poznałem różnych ludzi. Studiowanie politologii, a potem zostanie filozofem, ma swoje minusy, dość oczywiste, ale ma też pewne plusy. Są to przede wszystkim plusy polegające na tym, że poznaje się wielu bardzo ciekawych ludzi, którzy mają wiele bardzo ciekawych pomysłów. Dzięki temu poznałem już neomarksistę, który wyznał mi, że jest neomarksistą i bardzo boli go sprawa ludu pracującego, kiedy na konferencji jadł kanapkę z kawiorem. To wtedy go to bardzo martwiło. Poznałem agorystów, poznałem bardzo różnych konserwatystów, poznałem bardzo ciekawego archaistę, który był jednym z moich kolegów na roku. Miałem zresztą dwóch takich pierwszych kolegów na roku, jak zacząłem studiować politologię. Jeden w tej chwili mieszka na Skarpie, a drugi jest archaistą uniwersyteckim. A ten drugi, to wiecie państwo, kogo mi chodzi. Swego czasu robił sojusz ekstremów. Więc to bardzo różnych ludzi można poznać, ale nie poznałem jeszcze neoliberała, to znaczy nie poznałem nikogo, kto powiedział, bo sobie cześć, nazywam się Jan Kowalski, jestem neoliberałem. Poznałem natomiast ludzi, którzy mówili cześć, nazywam się Janusz Nowak i jestem libertarianinem. Więc to jest ten problem. Wszędzie widzimy rzekomy ten neoliberalizm, ale neoliberałów nie ma. Albo nikt się nie przyznaje do neoliberalizmu, albo tak naprawdę troszeczkę rozszerzamy ten termin i wszystkich wrzucamy do jednego wora. I tutaj o tym worze właśnie. Profesor Maria Szyszkowska, polecam państwu przede wszystkim, to jest moim zdaniem bardzo ważne i to chciałem, bo o ile zacząłem żartem o Gdańsku jako niemieckim mieście, Gdańsk jest polski, o tyle chciałbym skończyć zupełnie serio. Polecam państwu czytanie książek spoza waszej niszy ideologicznej, bo inaczej zwariujecie. Zaczniecie postować na Facebooku, tak jak co po niektórzy moi koledzy. Starajcie się co jakiś czas przeczytać książkę kogoś, z kim na pewno się nie zgodzicie, bo to jest bardzo ważne i bardzo odświeżające. Jakoś tak w zimę miałem dużą przyjemność przeczytać książkę pod redakcją profesor Marii Szyszkowskiej. Książka nazywa się Socjalizm i jego różnorodne koncepcje. To jest zapis z konferencji, tam faktycznie są te koncepcje mocno różnorodne, ale warto zobaczyć, książkę się szybko czyta. Jak ludzie, z którymi moglibyśmy się nie zgodzić, definiują pewne rzeczy albo widzą po prostu rzeczywistość. Po pierwsze, warto to zrobić dlatego, żeby nie być bucem. Po drugie, warto to zrobić po to, bo poglądy też trzeba odświeżać. Nawet jeżeli chcecie państwo utrzymać sobie koniecznie jakoś swoje poglądy takie, jakie są, to warto nauczyć się ich bronić i choćby czytać książki, z którymi na pewno się nie zgodzicie, po to, żeby wiedzieć, jak odpierać ewentualnie argumenty. Więc tutaj powodów do czytania książek autorów, z którymi się nie zgodzicie, jest wiele.
Ale profesor Maria Szyszkowska we wstępie do tej książki napisała tak. Błędy popełnione w czasie wcielania jednej z wielu, to wyłuszczenie jest w oryginale, koncepcji socjalizmu są przenoszone na ocenę socjalizmu w ogóle. To chodzi oczywiście o krytykę PRL-u w Polsce. Ja się zgadzam jak najbardziej z tym stwierdzeniem. Oceniamy wszystkie nurty socjalistyczne w Polsce, tak się już jakoś utarło, przez pryzmat PRL-u. Moim zdaniem można je... Można się z nimi nie zgadzać przez inne pryzmaty, nie tylko poprzez ten też, ale istnieją inne sposoby udowadniania, że wszystkie socjalizmy są złe, a niekoniecznie akurat takie, że w Polsce był PRL. Co jest natomiast ważne, to ja bym życzył profesor Marii Szyszkowskiej oraz tym, którzy przede wszystkim czytają jej książki, aby tak samo patrzyli na wolny rynek wolnościowców, wolnorynkowców, neoliberałów, liberałów i libertarian. Bo to nie jest tak, że właśnie błędy popełnione w czasie wcielania jednej z wielu koncepcji wolnorynkowego kapitalizmu są przenoszone na ocenę wolnorynkowego kapitalizmu w ogóle. I to jest moim zdaniem podstawowy problem z terminem neoliberalizm. O ile nawet jesteśmy w stanie go jakoś wyegzemplifikować, pokazać, gdzie w moim rozumieniu będzie to faktycznie sojusz dużych firm z dużym państwem i będzie to jakaś forma kapitalizmu, ale raczej kapitalizmu państwowego, zdaniem profesora Kołodki będzie to trochę co innego, zdaniem profesora Bartyzela jeszcze coś innego i tych definicji będzie wiele, ale w takim razie nie przenośmy tego na krytykowanie wszystkich rodzajów wolności gospodarczej, czy prób jej wprowadzenia, czy zwiększenia, no bo to też nie będzie uczciwe i nie będzie w porządku. Ja więc postuluję to na koniec, żebyśmy byli, i tak jak mówiłem, zacząłem od żartu i chcę skończyć serio. Tak jak my powinniśmy być uczciwi do naszych przeciwników ideologicznych, to chciałbym też, żeby oni byli uczciwi wobec nas. Jeżeli są pytania, zapraszam i dziękuję. Jeśli nie ma pytań, słucham. To jeśli nie ma pytań, to... Kto panu płaci? Słucham. Kto panu płaci? Fundacja Wolności i Przedsiębiorczości. Ja jestem zatrudniony w trzecim sektorze, jestem menadżerem trzeciego sektora właściwie z zawodu, bo przecież politolog to nie jest zawód, o czym sam wiesz, bo sam jesteś politologiem. Też nie żyjesz z bycia politologiem. Dobrze, no to proszę Państwa, jeżeli nie ma faktycznie pytań, to wydaje mi się, że ewentualne pytania lżejszego kalibru, tak jak ten tutaj przedskoczek właśnie, który przed Państwem wystąpił, możemy przenieść na spotkanie mniej oficjalne już na siedząco. To dziękuję.